Witam serdecznie wszystkich koneserów rozmowy na chillu w ten piękny oto wieczór. Witam pana, jak się pan miewa, panie? Witam cię, Jay, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj zabierzemy was w bardzo ciekawą podróż, ale o tym opowie pan Jay, także panie Jay, zapraszam. Tak, no chcieliśmy dzisiaj troszeczkę przybliżyć specyfikę gier japońskich, które mamy wrażenie nie są specjalnie popularne w naszym kraju, a na pewno są oryginalne i wprowadzają bardzo dużo świeżości do całego gamingu. Jednak zanim przejdziemy do tego, chciałbym na szybko, jak zwykle, klasycznie podziękować za wszelaki feedback, który otrzymaliśmy, za komentarze. Zrobić szybciutką autopromocję, powiedzieć, że jesteśmy na Spotify, na YouTubie, na serwisie hostingowym Blubry, w Google, także wszędzie, wszędzie możecie sobie wybierać, co kto lubi, gdzie nas chcecie słuchać. I tak, bez zbędnego przedłużenia, panie Ej, gry dalekowschodnie. Ma pan trochę doświadczenia z tym, ma wrażenie. Słuchaj, no ja może przedstawię widzom, jak to z mojej perspektywy wygląda. No ja trochę dorastałem na konsoli PSX, czy tam PS1, czyli pierwszym playaku, i bardzo często trafiały w moje ręce gry pochodzenia japońskiego. Z tego też względu moja tolerancja na pewne japońskie, no takie powiedzmy, doświadczenia od młodu już się we mnie, wiesz, dojrzewały i teraz mam przez to tą tolerancję trochę większą niż przeciętny gracz. Jak widzę jakąś przeciętną grę japońską, to się nie wykrzywiam przez to, że jestem odrobinę przyzwyczajony. A co jeszcze chciałem powiedzieć o tym PlayStation, to że no PlayStation jest z Japonii i dlatego bardzo dużo gier ekskluzyw na konsole właśnie Sony pochodzi właśnie z Japonii, czy to takie potęgi jak chociażby Square Enix, który przez wiele lat robił gry tylko na konsole, a nawet teraz jak już te gry przychodzą na komputery osobiste, to są po jakimś roku czy półtorej roku, zależy od umowy konkretnej gry. Chcesz coś, czy mogę coś? Znaczy, jak już zacząłeś właśnie z, powiedzmy, o tej konsolowości Japonii, no to też faktycznie, też trzeba powiedzieć, że tam faktycznie komputery osobiste nie istnieją jako platforma do grania. W związku z czym, jeżeli już się trafi, że jakaś gra japońska dostaje port na komputery osobiste, no to zwyczaj ten port ma, powiedzmy, jest średniej jakości technicznej, jeśli chodzi o tak. Optymalizację. No tutaj jest właśnie seria, chyba jedna z większych serii japońskich gier, czyli właśnie Final Fantasy od Square Enixa, no to pamiętam z 15, czyli najnowszą częścią, po prostu miałem takie przygody, że żeby to u mnie jakoś sensownie chodziło, to musiałem się dużo namęczyć, tam patchować, to modować i tak dalej, więc te porty są faktycznie no, kiepskiej jakości. Tak, ale wiesz co, może przedstawmy troszeczkę, tak bym powiedział, na czym polega taka, powiedzmy, różnica między taką typową, przeciętną grą japońską, a grą jakoś z Zachodu, czy to Europy, czy to z Ameryki. Ja bym powiedział w ten sposób, że nawet jak byłem mały i właśnie trafiałem na jakąś grę japońską, oczywiście wtedy nie wiedziałem, jaka gra jest, jakiego dewelopera i z jakiego kraju jest ten deweloper i tak dalej, bo byłem za mały, żeby się interesować takimi rzeczami. Aczkolwiek po pewnym czasie, już nie jakieś 7-8 lat, jak grałem w jakąś grę japońską, to nawet nie wiedząc, z jakiego ona kraju pochodzi, to można było po prostu tak się domyślić, że z tą grą coś jest nie coś tak, to raczej nie jest gra, tak, to raczej nie jest gra europejska. I na czym polegał ten fenomen, to gry japońskie bardzo często uderzają w takie tematy ciężkie, jakieś tematy bogów, tematy właśnie może zabijania bogów, jakieś takie właśnie rzeczy, które w kulturze zachodniej, na przykład europejskiej, raczej o takich rzeczach się nie fantazjuje za bardzo. A w Japonii, no praktycznie możemy wymienić, można by wymienić setki gier, gdzie motywem jest jakiś pojedynek z bogami, czy na przykład, no chociażby te finale, czy Nier, seria gier Nier też ma, powiedzmy, jakiś związek z tym, no nie będę może wiadomo, ale powiedzmy, że ma. I tematyka gier japońskich jest zawsze
moim zdaniem taka ciekawa, taka, że u nich tak przez to, że ta kultura zupełnie inaczej wygląda, to nie boją się uderzyć w pewne rzeczy, tak gdzie powiedzmy w Ameryce czy w Europie byłyby jakieś kontrowersje z tym związane, to Japończycy te hamulce mają troszeczkę bardziej wyluzowane. Też oczywiście, że ja mówimy już o hamulcach i o kulturze, no to nie przypadkiem gry japońskie no bardzo często, że tak powiem, reklamują swoje gry nie tylko kontentem i treścią fabularną, ale też nazwijmy to designem postaci. Mm-hmm. Zazwyczaj są to postaci płci żeńskiej. Jest nawet taki mem, pewnie większość graczy się zaznajomiła, że widzi się jakąś postać, że tak powiem, kobiecą, która prezentuje się jakoś, to od razu się mówi, że no tak, to jest gra japońska, tu możemy w ciemno założyć. To też, jakby ktoś się zastanawiał, to wywodzi się właśnie z kultury japońskiej. Nie jestem jakimś wielkim ekspertem odnośnie ich kultury, ale coś tam liznąłem i wiem, że tam ludzie bardzo są promowane, jest bycie takim samym, nie wyróżniającym się, dlatego no tak, czy to jakieś anime... Tak, dlatego jakieś anime, gry, mangi, wszystkie produkty kultury japońskiej często są ekstremalne, żeby ci deweloperzy i konsumenci tych produktów mogli jakoś uciec od takiego życia, wiesz, codziennie po prostu to samo, masz być taki sam jak inni, masz robić to samo co inni, masz mało, że tak powiem, miejsca na jakieś takie osobiste doznania, przeżycia, dlatego właśnie często doznajemy ekstremalnych jakichś doświadczeń w japońskich produktach. No tak, no bo jakby nie patrzeć, to jednak gry temu służą między innymi, żeby się wyrywać z tej szarej rzeczywistości i odciąć i po prostu udać w zupełnie inne miejsce wirtualne. Mówisz właśnie o tej charakterystyce, powiedzmy, japońskich postaci, często żeńskich. Możemy sobie właśnie pomyśleć, że no to jest w ogóle jakiś kompletny weeb. Nie będę się kalał czymś takim, ale nie dajmy się zwieść, bo naprawdę japońskie gry są bardzo oryginalne i pod tą, powiedzmy, anime art stylem mają bardzo dużo do zaoferowania. Są bardzo kreatywne, oryginalne i tak jak powiedziałeś, no poruszanie tych takich cięższych tematów, motywów, no właśnie jakaś walka z bogami, z przeznaczeniem, zmiana przeznaczenia, którego nie można zmienić z definicji, bo tak jest w grze, a my mimo to i próbujemy właśnie na przekór wszystkiemu to zmienić. Tematy takie czysto ludzkie też, dosyć ciężkie, czy depresja, samobójstwo, również jest to może nie jakiś super popularny, ale też znajdują się takie motywy. I mamy w ogóle całą, te gry japońskie się na tyle wykształciły taką swoją, powiedzmy, osobowość oddzielną, że nawet mają swój gatunek, czyli JRPG, czyli Japanese Role Playing Games. Może powiesz coś nam więcej o tym, panie A? Znaczy, no ja o JRPG-ach mógłbym mówić dosyć długo, ale no powiedzmy, JRPG-i często różnią się od, powiedzmy, klasycznych RPG-ów motywem takim, że często takie gry mają tryb walki, nie tryb walki, tylko rodzaj walki turowy. Jest to, tak powstawały pierwsze gry japońskie, właśnie RPG-i, one wszystkie miały turowy system walki. To do tej pory w niektórych grach jest, no na przykład taki Final Fantasy Remake 7, co prawda nie można powiedzieć, że miał turowy combat, aczkolwiek jest to miks między walką turową a akcją na żywo. JRPG-i często mają właśnie podobną strukturę. Zbieramy wielu towarzyszy. Wybieramy sobie, tak, party, towarzysze, zbieramy sobie towarzyszy do drużyny, jakiś ekwipunek im, wiesz, wyposażamy się, ulepszamy się, jakiś serdeczny endgame. I w JRPG-i to w ogóle, z JRPG-ów wziął się motyw, który
właśnie w Europie czy w Ameryce nie jest za bardzo popularny, mianowicie postgame. Często gry japońskie, jak na przykład seria gier Dragon Quest, z którą troszeczkę się liznałem w życiu, to może zły wyraz, ale... ale wiadomo, o co chodzi. Tak. Często te gry właśnie mają... Normalnie macie główną fabułę i ta fabuła kończy się z, no, satysfakcjonującą konkluzją. Naprawdę nie możemy powiedzieć, że ktoś tutaj coś był chciwy czy coś. Normalnie gra się kończy, a normalnie bierzesz continue po skończeniu gry i zamiast, nie wiem, mieć New Game Plus, czy, nie wiem, zaczynać od nowa, czy walczyć z ostatnim bossem, to normalnie jest jakaś cutscenka i fabuła się kontynuuje. I to jest właśnie jedna z rzeczy, która Japonia zapoczątkowała i nawet do tej pory można raczej chyba tylko trafić na... Ja tak z głowy nie przypomnę sobie gry niejapońskiej, która miała system postgame'u w grze single player. Mm-hmm. To też warto znaczyć, że mówimy o grach single. Tak. I normalnie masz jeszcze dodatkowe 20-30 godzin, zależy oczywiście od trybu od gry, jak, czy to jest właśnie jakaś otwarta gra, czy bardziej liniowa, ale jest normalnie postgame, czyli gra fabularna po skończeniu fabuły, tak na polski przekładając. System ogólnie JRPG-ów można bardzo dużo mówić o jakby schematach, które są w tych tego rodzaju grach, aczkolwiek tak jak ja to podsumował, często też jest oprawa graficzna, co wiadomo, że to jednak oprawa graficzna i audiowizualna cała jest bardzo charakterystyczna dla Japonii, co o oprawie dźwiękowej w ogóle chcemy nagrać osobny odcinek, nie? Mhm. Tak, faktycznie jak teraz mówisz o tym, to mam wrażenie, że tak na zachodzie się bardziej przyjęło robić to NG+, czyli ten New Game Plus. Nie. Znaczy właśnie postgame powiedziałbym bardziej niż New Game Plus, nie? Bo New Game Plus masz nawet w jakimś, nie wiem, wieśku czy coś, ale ja mówię, to jest dosłownie, taki motyw, że kończysz grę fabularną, masz kredyt, dzięki za zagranie, po czym klikasz continue i masz nową kastenkę i fabuła idzie dalej, nie? I się okazuje, że nie, bo jakieś jeszcze większe zło, czy coś takiego. Nie, no ja rozumiem, ale ja właśnie nie wiem, czy ty mnie zrozumiałeś, bo mówię, że na zachodzie przyjęło się robić to New Game dobra, Plus. A, dobra, na zachodzie, dobra, tak, uczyłem tak. Na wschodzie, dobra. A właśnie w Japonii bardziej jest ten postgame, który tak na dobrą sprawę, nawet jak on, powiedzmy, nie ma żadnego kontentu po skończeniu fabuły, tylko możesz sobie chodzić po mapie i się cieszyć, no to możesz z tego wyciągnąć tyle godzin, ile ci się chce, na ile po prostu no, się nie znudzisz. No. Jasne. Czasami faktycznie tam dodają jakieś nowe questy, powiedzmy, które są dostępne tylko właśnie po skończeniu fabuły. Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem to jest coś, co w grach z otwartym światem powinno być standardem, szczerze, bo no, często jest tak, że nie wiem, kończymy fabułę w jakiejś grze i po prostu chcielibyśmy jeszcze pobyć w tej grze, pochodzić po mapie, a tu się okazuje już, że wróciliśmy do głównego menu. Fajnym, myślę, przykładem jest tego, co mówisz, gra z zeszłego roku, która wygrała Game of the Year w kategorii RPG roku i była to gra Tales of Arise. Mm-hmm. Albo to było rok temu, albo 2 lata temu, nie pamiętam. Ale tam właśnie też fajny był ten motyw. Z tego, co dobrze kojarzę, to nie było bezpośrednio kontynuacji fabuły, ale bo fabuła się po prostu skończyła na że tak powiem, no, fabularnym przejściu gry, ale po skończeniu fabuły, jak byliśmy continue, to mieliśmy dostęp do nowych questów, jakichś takich, powiedzmy, że takich endingów nie do końca kanonicznych, tylko takich bardziej taki fanserwis w myśl tego, co gracze chcieliby zobaczyć. Dużo właśnie jest zadań, które odblokowują się dopiero po skończeniu gry. Właśnie. I to jest bardzo fajne moim zdaniem. Wiesz, jak masz jakąś grę, często, wiesz, no ja nie ukrywam, że ja głównie na przykład właśnie myślę o serii gry Tales albo o serii gry Dragon Quest i to są gry, które są bardzo długie, no i w takiego Talesa czy w Dragon Questa można spokojnie parę set godzin spędzić i wiesz, jak już się przyzwyczaiłeś, no że co noc sobie grasz 2-3 godzinki i nagle gra się kończy, to możesz sobie jeszcze 50 godzin się pobawić po skończeniu gry i masz jakiś świeży content. Tak, no na pewno to wydłuża cykl życia, powiedzmy, gry. Co bym powiedział troszeczkę o tej oprawie, zwłaszcza wizualnej, do której bardzo łatwo się zrazić. Jakby to nie jest tak, że wszystkie tam JRPG, czy ogólnie gry japońskie są zrobione w art stylu anime, nie? Po prostu. Nie. I czasami na przykład jakby nie inne elementy
no i oczywiście nie deweloper, to by się nie powiedziało wcale, że to jest gra japońska, bo na przykład celuje w fotorealistyczną grafikę. Jasne. Spójrzmy na przykład na jedną z największych nadchodzących premier japońskich gier w przyszłym roku, czyli kolejną główną część serii Final Fantasy XVI, która to ma być osadzona w po prostu ponurej, może nie osadzona, ale wzorowana na ponurej średniowiecznej Europie. Z fotorealistyczną grafiką. To jest w ogóle coś nowego na skalę całej Japonii, bo bardzo rzadko wychodzą gry AAA, które nie są, tak że tak powiem, mocno japońskie i by się wzorowały na jakimś średniowiecznej Europie. To jest coś zupełnie nowego na skalę świata. No właśnie, więc to może być bardzo ciekawe. I mamy coś takiego, a z drugiej strony na przykład mamy serię Persona, która no wystarczy wystarczy rzucić okiem na jeden screenshot i po prostu kipi to. Ja chyba, nie wiem, czy to anime. Mówiłem, ale ja tak, no właśnie, bardzo kipi. Chyba to mówiłem ci, że ja w Personę 5 nie grałem, pomimo tego, że ja bardzo lubię gry japońskie, bo ja mógłbym wymieniać naprawdę setki tytułów, czy to z takich większych rzeczy jak jakiś Final, jakiś Devil May Cry, jakieś Bayonety, Dark Souls, nie, Tekken, Resident Evil, no to wszystko są gry japońskie, ale... Ja lubię gry japońskie, ja nie mam takich, wiesz, takich, że trochę cringe, trochę coś tam, bo często takie są te, w Personę nie mogę zagrać, po prostu ta gra jest, ja może kiedyś zagram, mówię, jak będzie na jakieś przecenie za 30 zł, bo ja gram na komputerach osobistych 99% gier, a teraz na premierę kosztuje 260 zł, ta Persona 5 Royal, dlatego jak będzie kiedyś za jakieś 50 zł, to pewnie kupię, spróbuję, ale nie mogę, wiesz, nie mogę zaryzykować, po prostu, nawet ja, osoba, no mówię, setki japońskich gier zagrałem, to jest po prostu ta oprawa, te po prostu patrzysz na tą grę, to jest taka po prostu japońskość skondensowana. Tak, to jest mocno weeb. Tak, no, jeśli no bez obrazy, wiadomo, to wszystko tak sobie gadamy, ale jest bardzo, próg wejścia uważam jest wielki do serii gier Persona, tak. Chociażby właśnie ze względu na tą wizualną oprawę. Próg wejścia, dobrze powiedziane. Tak. Nie no, wiem o co ci chodzi, też się powiedzmy tam trochę swego czasu zbierałem na rozpoczęcie przygody z serią właśnie Persona, ale jakoś mi nie wyszło na razie. No to, nie, to może być za dużo dla mnie. Tak, tak. Też bym sobie właśnie powiedział o tym, że ja rzucił na ten temat inaczej. Poruszmy taki temat, że te gry japońskie, one mają bardzo dużo do zaoferowania, bo naprawdę jakbym, wiecie, żebyśmy spojrzeli sobie na produkcje europejskie czy produkcje amerykańskie, mamy jakieś EA, mamy jakieś Redów, mamy jakieś Ubisoft i te wszystkie gry są takie, wiecie, no bez obrazy, ale ja na przykład nie jestem teraz największym fanem jednej z większych serii, właśnie zachodnich, czyli Assassin's Creed, bo uważam, że jest to content no bardzo odgrzewany i dla mnie jakby seria skończyła się na drugiej części, czy nie wiem, na Brotherhoodzie, to cieszyłbym się, bo jeszcze wtedy, powiedzmy, czuć było jakiś progres, ale czy też właśnie Amerykańcy wypuszczającego po prostu 74. FIFA i tak dalej. Ja jakoś ten brak takiej oryginalności, bo też zwróciłem uwagę na to, że no gram w gry od zawsze i tych tytułów ograłem tysiące na ten moment i żebym ja znalazł jakąś intrygującą grę, czy to pod względem fabuły, czy rozgrywki, to nie jest takie proste. I właśnie dlatego bardzo często przychodzi mi z pomocą Japonia, kiedy oni po prostu serwują ci wszystko, nie? Tam możesz znaleźć wszystko, jakieś bijatyki, jakieś wyścigówki, jakieś RPG, jakieś przygody takie stricte mocno fabularne. Hack and slashe, tak. Oni po prostu mają arsenał tych, powiedzmy, broni, czyli tych kategorii gier, jakie ma do zaoferowania Japonia, jest potężny. Tam każdy coś dla siebie znajdzie, no też chociażby taki Elden Ring, prawda, to jednak to też jest From Software, japońskie studio i jednak nikomu wiele próbowało, ale nikomu się nie udało pobić tego giganta, a każdy chciałby trochę dolarów zarobić na słynnym Souls-like'u. No. Mam wrażenie, że japońscy deweloperzy są dużo bardziej skłonni do
ryzykowania, jeśli chodzi o, powiedzmy, kreatywność podejmowania ryzyk, jeśli chodzi o kreatywność swoich gier, eksperymentowania, ogólnie coś, co na przykład, nie wiem, jakiś duży zachodni wydawca powiedziałby, no nie bierzemy takiego ryzyka, sorry, ale to się może nie sprzedać, no to, no to w Japonii jest to robione, no. I to właśnie sprzyja tej różnorodności, to o czym mówiłeś dokładnie, że mają po prostu bardzo szeroki ten wachlarz gatunków. Uważam, że to też jest coś, co na pewno mnie przyciąga do tych wschodnich gier. Też chciałem, chwilę zgubiłem wątek, chciałem powiedzieć coś o... Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, także kontynuuj, może ja sobie przypomnę. Tak, mówiliśmy o kreatywności japońskich gier. Też nie mam... Przypomniałeś sobie? Nie, kontynuuję, będę myślał, ale coś mnie... My jakiś fajny, wiesz co, jakiś bardzo fajny wątek, taki dosyć... A nie, dobra, wiesz co, dopowiem teraz, zapomnę później. Często, wiesz, jak byłem młodszy i grało się w japońskie gry, to jak można było rozróżnić to, czy gra się w grę japońską, czy grę jakąkolwiek inną, to, że często, jeżeli nie rozumiałeś fabuły, gra się kończy, a ty dalej nie wyciągnęłeś żadnej konkluzji, to znaczy, że to jest gra japońska, ponieważ gry japońskie to można... przykładów po prostu mnożyć z rękawa, ale dam przykład, który każdy praktycznie gracz, który siedzi w gamingu, będzie wiedział, o czym mówię. Elden Ring. Zobaczcie, że gry japońskie, w odróżnieniu do innych gier, one nie mają takiego parcia na to, żeby fabuła była banalnie dostępna. U nich nie jest najważniejszą rzeczą, żeby każdy niedzielny Janusz czy Krzysztof zrozumiał od A do Z tą fabułę. Często japońska fabuła polega na czytaniu deskrypcji przedmiotów, na czytaniu między wierszami, robienie pobocznych questów, zbieranie jakichś notek, jakichś właśnie historycznych, lorowych notek, że można było tą całą fabułę sobie uzupełnić. To jest coś, czego w grach zachodnich nie znajdziemy. Naprawdę możemy nawet myśleć o perełkach, nawet o jakimś takim Wieśku Trzecim, czy Cyberpunku, idąc teraz na czysto polskich gier. To są gry, które po prostu... albo Red Dead Redemption, wiadomo, gry potężne, z renomą i zasługują na to. To są gry, które zrozumie dwulatek, bo tam wszystkie, cała fabuła, cała treść tej gry dzieje się po prostu tak in your face, po prostu ty nie możesz ominąć fabuły tej gry, a gry japońskie bardzo często jest tak, że kończysz grę i musisz sobie pomyśleć, cześć, co to się właśnie stało, i oglądasz, nie wiem, film na YouTubie Ending Explained, czyli tam, nie wiem, wyjaśnienie zakończenia, tak. Czy jakieś właśnie, też coś, co chciałem powiedzieć, bardzo popularne w Japonii jest to, że ma się multum endingów. Są true endingi, jakieś secret endingi, co oczywiście nie jest ekskluzywne dla Japonii, ale mam wrażenie, że trochę może z Japonii pochodzić. Czy na przykład taki przykład jak właśnie seria gier Nier, gdzie mamy tych endingów od A do E, a jeszcze mamy takich niekanonicznych endingów od A do Z. Czy właśnie jakieś endingi ukryte, które trzeba zrobić 100% contentu, żeby mieć dobry ending i podobne. To jest właśnie, to są takie te różnice w grach, które od razu człowiek zauważy, że wie, skąd ta gra pochodziła. Tak, zgodzę się tutaj z tobą. Też nie, czy ty też masz takie wrażenie, ale czyli wszystkie japońskie gry mają, że tak powiem, zagwarantowany po prostu boski soundtrack, czy to ja coś... Ojej, no to poruszyłeś bardzo, no, bardzo ważną w moim życiu tematykę. No myślę, że... No soundtrack jest bardzo ważną częścią gier. Bardzo ważną. I ja od paru lat sobie, powiedzmy, zacząłem zdawać sprawę, jaki on ma ogromny wpływ na całość, powiedzmy, odbioru produkcji. To może powiedz przy okazji jakiej gry? Mogę powiedzieć, no było to przy okazji gry Nier Automata. No, ja też. W 2017. Wtedy generalnie otworzyłem oczy, a właściwie uszy. To był taki moment, kiedy zacząłem właśnie sobie wyszukiwać na YouTubie poszczególne, powiedzmy, utwory z gier. Co prawda robiłem już przy Wieśku Trzecim, ale powiedzmy od czasów Nier Automaty właśnie zacząłem bardzo dużo uwagi przykładać do udźwiękowienia w grach. I uważam, że jest ono bardzo ważne i, tak jak mówię, wpływa w bardzo dużym stopniu na całość odbioru. I ja mam wrażenie, że na przykład, nie wiem, weźmy po raz kolejny ogromną serię Final Fantasy, no
W jakiego finala bym nie grał, to po prostu soundtrack jest po prostu boski. No. mówiąc krótko. Znaczy, ja się zgadzam z tobą w tyle, że ja się z tobą zgadzam, bo wielokrotnie o tym prywatnym rozmawialiśmy, ale udźwiękowienie, soundtrack, ścieżka dźwiękowa w grach japońskich, takich jak na przykład właśnie Final, czy Nier Automata, czy też ten Replicant, czy Reincarnation, nie pamiętam, który ma telefon, który na pecety. Replicant, ale... Tak, no to Replicant. To jest muzyka o... To jest taka sztuka, to jest taki talent, takie po prostu surowe umiejętności grupy ludzi, które po prostu skomponowały tak. Jakieś cudo. Naprawdę, jeżeli nie wiecie, o co nam chodzi, bo nie mieliście okazji, czy nie lubujecie się w jakiejś japońskiej muzyce, dajcie szansę, posłuchajcie, zrekomendował ścieżkę dźwiękową właśnie serii gier Nier albo Finali, czy to jest właśnie Final 7, czy Final 15, czy nawet 13, to ta 13 wyszła ponad 10 lat temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale już wtedy można było zauważyć, tak. Że w Japonii takie skupienie i takie zasoby, właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że po prostu to dokończ mieliśmy, nie? Jest dużo więcej po prostu uwagi i środków przykładanych do udźwiękowania gier japońskich, no dużo bardziej zwracają uwagę, no i to się naprawdę słyszy, bo to też nie jest tak, że gry zachodnie nie mają dobrego soundtracku, to nie o to chodzi, tylko od razu jakby ten soundtrack gier japońskich jest taki charakterystyczny, że to jest właśnie taka definicja fantasy. Może dlatego, że seria się nazywa Final Fantasy, ale to jest zupełnie... Na przykład taki Wiedźmin III, no to on też miał, uważam, boski soundtrack. Tak, był bardzo dobry soundtrack. On miał taki pasujący bardzo do klimatu słowiańskości. Mieliśmy ten zespół Percival. Tak, mieliśmy te wszystkie krzyki i tak dalej. I to było bardzo dobrze pasowało do słowiańskości. Nie, to było świetne, nie oszukujmy się. To było genialne. Tak zwane Banana Taiga, nie wiem, czy kojarzysz. Wiem! Banana. Jak coś takiego siadało podczas walki, to przecież człowiek walczył na siłę po prostu, żeby poskakać do tego. Właśnie, więc to nie jest tak, że tylko w Japonii się robi dobrze OST, tylko chodzi mi o to, że po prostu to OST japońskie jest tak charakterystyczne, że od razu wiesz, że to jest z jakiejś japońskiej gry. W sensie, tak. No, jakbym dał tobie jakąkolwiek część Finala albo Talesa, albo Niry, albo Devila i po prostu nie wiedziałbyś, co to za gra, ale posłuchałbyś czegoś, to mógłbyś powiedzieć brzmi japońsko. Tak, zdecydowanie. Nie, zdecydowanie. Ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Ma taki zupełnie inny feeling, powiedzmy. Tak. Też bardzo często w Japonii są koncerty. To jest dużo, dużo, dużo bardziej popularne niż właśnie na zachodzie. Właśnie, też o tym chciałem powiedzieć, ale też no właśnie, granie normalnie koncertów. Zbiera się potężną mamonę, organizuje się jakiś evencik, gdzie albo jedną mniejszą częścią jest autentyczny koncert wybranych utworów, albo jest czasami w Japonii niektóre serie gier mają taką, powiedzmy, tradycję, że gdy seria się jakaś przyjmie, czy konkretna gra się przyjmie, to pół roku czy rok po premierze organizuje się taką nowelę, która jest normalnie w teatrach jest przedstawiana sztuka fabularna związana właśnie z tą grą. To czasami jest kontynuacja, to czasami jest jakieś alternatywne historie i tak dalej. Ale co chciałem, wracając do muzyki, to możemy sobie znaleźć bardzo dużo na żywo koncertów, normalnie płatnych, legalnych koncertów, nie jakieś ktoś w pokoju, tylko normalnie zorganizowanych normalną studio. Orkiestrę. Tak, normalny orkiestr, po prostu setki ludzi grający czy śpiewający i to jest, no naprawdę dla mnie to jest cudo, nie? No. Taka ścieżka dźwiękowa tak. Jest cudowna. No mówię, po raz kolejny seria Final Fantasy, po prostu chłopaki organizują po prostu World Tour, czyli jeżdżą po prostu, nie wiem, po całym świecie, po prostu od opery do opery i po prostu robią zbiór powiedzmy najpopularniejszych utworów ze swojej serii gier, nie? Wszędzie po Stanach, po Europie i no to jest zupełnie inna kultura z tym soundtrackiem.
Tak, często w ogóle możesz nabyć po prostu płytę, nie? Tak, tak. Normalnie kupujesz płytę z muzyką z gier, ponieważ nawet to... Nawet winylowe możesz. Właśnie, to prawda. To jest śmieszne, bo jakby ktoś ci powiedział 15 lat temu, że kupuje płytę z muzyką z gier, to by no nie chcę powiedzieć, że Maciej spojrzał dziwnie, aczkolwiek prawdopodobnie by tak było, bo czasy się zmieniają i kiedyś muzyczka była po prostu takim dopełnieniem, takim tak. Po prostu, żeby nie było cicho, jakieś proste dźwięki, coś na co nie kładziono było żadna waga i żadne zasoby, ale w dzisiejszych czasach kupowanie płyty z gier jest moim zdaniem zupełnie zrozumiałe, tak. Bo to jest po prostu, to jest sztuka, to jest po prostu to sztuka. To jest autentycznie sztuka. Słuchaj, no tak jak mówisz, czasy się zmieniły, no kiedyś granie było po prostu niszą, teraz to jest ogromny po prostu biznes, ogromny industry powiedzmy, czyli gałąź gospodarki generująca po prostu, nie wiem, setki miliardów dolarów co roku, więc, że tak powiem, pompa też wzrosła przy tego typu widowiskach. Tak, tak, na pewno, wiadomo. Mi się osobiście bardzo podoba, no bo mówię, ja bardzo dużą uwagę zwracam na OST tak zwane, czyli właśnie oryginalną ścieżkę dźwiękową i no jak mi powiedzmy wpadnie coś w ucho i potem, nie wiem, zobaczę taki koncert z opery gdzieś w Tokio i właśnie tam zobaczę po prostu ten mój ulubiony utwór wykonywany na żywo przez po prostu profesjonalnych tych tak. Profesjonalną orkiestrę, no to jest fajnie. Nie no, jest bardzo fajnie. Mówię, chłopaki się rozwijają, tak. Nie tylko pod w myśl samego stricte gameplayu czy fabuły, tylko też muzyka za tym stoi. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, którą właśnie koniecznie chcę powiedzieć, żebym nie zapomniał. Chciałem zauważyć, że gry japońskie, moim zdaniem, w roku 2022 najbardziej przypominają gry ze wszystkich innych gier, jakie możemy zobaczyć. Co mam przez to na myśli? Nie znajdziemy, może inaczej, może znajdziemy, ale nie w takich ilościach co Zachód. W Japonii nie znajdziemy czegoś takiego, że mikrotransakcje, na przykład, dam przykład, gra single player Assassin's Creed Odyssey, gra single player, która miała expustery, żebyś sobie kupował za prawdziwe pieniądze, jakieś boosty do zbieranych expointów, zaznaczam, w grze single player. No ja za coś takiego bym do więzienia wrzucił na dożywocie, ale to moja opinia jest jedynie. W Japonii czegoś tego nie znajdziemy. W Japonii możemy narzekać na jakość portu, ponieważ tak jak mówiliśmy, bardzo często gry japońskie są kierowane na konsole PlayStation i gdy trafiają na komputery, to jest to ich, że tak powiem, drugi... Nie najlepsza forma. Gorszy świat. To nie jest ich główny cel, o to chodzi, tak. Że oni tworzą te gry i balansują je, optymalizują pod względem konsoli, a nie komputerów, więc często niestety optymalizacja nie jest najlepsza, ale co chciałem powiedzieć, że Japonia stosuje bardzo takie eleganckie praktyki, tam nie ma czegoś takiego jak gra single player z mikrotransakcjami. Tam nie tworzy się nawet takich gier specjalnych z mikrotransakcjami. No ja na pewno jakieś są, ale tak jak ktoś mówi on top of my head, tak z głowy, nie przypomnę sobie jakiejś gry właśnie, wiesz, japońskiej, jakiegoś finala, jakiegoś, nie wiem, Residenta, w których nie wiem, miałbyś mikrotransakcje, skiny. Też często właśnie gry japońskie coś, co deweloperzy zachodni zażyczyli sobie dodatkowych dolarów. Dam na przykład Residenta, serię gry Resident, gdzie na przykład po skończeniu fabuły masz cztery inne, mówię teraz na przykład o dwójce konkretnie, Resident 2 Remake, gdzie ja skończyłem tą grę cztery razy, potem miałem jakiś mod, że chodziłem jakimś tofu, po czym losowo na Steamie pobrał mi się update, że miałem jakieś cztery niekanoniczne, tam powiedzmy półgodzinne historie do przejścia. Tak samo teraz Resident Evil Village przecież miał ten
update, gdzie mamy tą historię Rose. To są rzeczy, które dostajemy po prostu w pakiecie kupna gry, a no niejednokrotnie byśmy, myślę, że w Europie czy w Ameryce za jakikolwiek taki update sobie po prostu zapłacili jak za DLC $30 czy $20. Więc ta praktyka wydawania i wspierania gier w Japonii jest moim zdaniem najbardziej elegancka i najbardziej prawdziwa temu, czym gry są i czym były 20 lat temu. Muszę cię szybciutko poprawić, akurat DLC do Residenta Village jest płatne, ponieważ zawiera tą kampanię dodatkową. Ale czekaj, to nie jest przy okazji update'u na te, na konsolę nowej generacji? Nie wiem, I na PC-cie nie ma za darmo nie, tego? Nie, na PC-cie na pewno nie. Okej, okay, to my bad, jeżeli tak, to moja wina. Ale generalnie, pomijając to, generalnie się zgadzam z tobą. Tak, no, jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których gaming wygląda jak wygląda. No właśnie. Jak mówimy o tym Rezydencie, no to weźmy na przykład remake trójki, który dodany został do niego taki, powiedzmy, moduł, mały moduł koopowy, który oczywiście był za darmo z podstawową grą. No i ja osobiście, nie wiem, możecie mnie nazywać jakimś narzekaczem czy pesymistą, ale ja bym widział, że do takiego modułu, na przykład takie EA by dołożyło skórki płatne mikrotransakcje, albo w ogóle dało sam moduł płatny. Ma lootboxy. Lootboxy i tak dalej, no. Tak, oczywiście. U Capcom tego nie zrobił. W Rezydencie nie doświadczymy tego. Ja to podsumował tak, że w Japonii dalej jest pasja do tworzenia gier, a na zachodzie jest pasja do trzepania dolarów. I nie mam złego w trzepaniu dolarów. Ale nie, znaczy, no, mi to tak wygląda, słuchaj, no ja ci powiem autentyczną anegdotę z około rok temu, jak miałem taką serię grania, grałem w grę Tales of Arise, po czym grałem w Residenta właśnie Village. Przy okazji grałem jeszcze jedną jakąś japońską grę, nie pamiętam, po czym kończąc Residenta Village grałem w Elden Ringa i tak się usiadłem kiedyś, pomyślałem sobie, czekaj, ja właśnie grałem w jakieś 4, 5 czy 6 z rzędu japońskich gier, czemu nie mogę się tak dobrze bawić w jakimś, nie wiem, Call of Duty czy jakiejś grze, wiesz, jakoś tak po prostu te gry, przez to właśnie jaką one mają kulturę, przez to jak one wychodzą, że one nie są chciwe, że ja dostaję taką grę, kupuję taką grę i ja wiem, na co się pisze, ja wiem, co dostanę, nie wciskają mi jakieś mikrotransakcje i tak dalej, no to ja szanuję takie gry i ja mówię, no ostatni rok czy tam półtora roku sięgam na, patrzę na w jakie gry grałem, to były praktycznie wszystko gry japońskie, nie? Nie z wyboru, tylko po prostu patrzyłem, co jest dobre, wszystko okazało się japońskie. No, znaczy wiem, o co chodzi, no. Wiadomo, każdy ma swoje gusta i po prostu komuś może, nie wiem, ktoś może być fanem FPS-ów, no to w Japonii za bardzo się FPS-ów nie tworzy, wedle mojej wiedzy. Tak. To jest bardzo amerykańska rozgrywka, jak to powiedział Hideo Kojima. No tak. Okej, słuchaj panie, myślę, że będziemy się powoli zbierać, ale tak sobie jeszcze pomyślałem, że moglibyśmy tutaj dać troszeczkę inspiracji naszym widzom odnośnie największych gier japońskich, jakbyś sobie chcieli, ktoś chciał sobie zacząć przygodę z japońskimi grami, no to na pewno tak, mamy japońskie EA, czyli Square Enix. Dlatego, że nie to, że robią mikrotransakcje, tylko po prostu są ogromni. To jest chyba największy developer i publisher japoński. Tak, z swoją sztandarową serią Final Fantasy. Wychodzi w przyszłym roku, tak jak mówiliśmy, 16 część, będzie też wychodzi na te święta taki spin-off, czyli powiedzmy pomniejsza gra Crisis Core Final Fantasy VII. Mamy tak, mamy Capcom, czyli Resident Evil, Devil May Cry, też Monster Hunter. Tak, bardzo duży deweloper. Myślę, że akurat to Monster Hunter jest całkiem popularny w Polsce, więc bardzo możliwe, że każdy będzie wiedział, o czym nie mówię. Jeżeli się nie miało, to mieli cross z Wiedźmem III, więc możliwe, że dlatego jest popularny w Polsce. A, możliwe. Tak, coś mi się obiło uszy. No jest From Software na pewno, jest to raczej każdy kojarzy. Dark Souls, Sekiro, Elden Ringi, Bandai Namco, Platinum Games, czy no, jakieś Bayonety i tak dalej, czy współpraca z serią gier Nier. Tak, seria gier Nier, tak jak powiedziałeś, Bandai Namco, tutaj seria Tales of.
z najnowszą częścią Tales of Arise. Bardzo, bardzo dobra gra, polecamy. Jeśli ktoś by chciał zacząć przygodę z japońskimi grami, to może zacząć równie dobrze z od właśnie gry Tales of Arise, bo ona nie wymaga specjalnie. Oj, tak. Zresztą tak nie, samo no, właśnie, no, to jest taka... też co bym tutaj powiedział, pomimo tego, że te serie japońskich gier są naprawdę ogromne i sięgają wielu, wielu lat wstecz, to japońskie gry mają to do siebie, że nie trzeba specjalnie znać poprzedniej gry, serii. Zgadzam się. Żeby się cieszyć tą nową. W związku z czym to, że zaczynamy powiedzmy swoją przygodę z serią Final Fantasy od, nie wiem, 15 czy 16 części, to nie znaczy, że musimy nadrabiać 14 poprzednich, nie? Nie, zgadzam się z tobą w 100%. Jako, że to są oddzielne historie, zupełnie nie powiązane z tym. One mają w sobie te gry, takie pewne elementy, które są stałe dla całej serii, ale to nie są elementy fabularne. Tak, tak. Albo często są to jakieś imiona, czy jakieś takie nazwy broni, czy coś, jako takie, tak, powiedzmy, uszanowanie poprzedników. Albo jakieś powiedzmy. Takie tak, elementy, elementy, powiedzmy, takie trademarki, nazwijmy to. Tak, tak, tak. Ale w żadnym wypadku nie trzeba by tego przejść. Czy to jest jakaś, nie, Persona, czy jest jakiś Final, jakieś Talesy, które mają też chyba dziesiątki części, Dragon Questy, to wszystko jest, wszystko możecie sobie zagrać, że tak powiem, w jakąkolwiek część wam pasuje. Czy teraz wyszło Star Ocean, to ja też się właśnie ostatnio dowiedziałem. Ja nie grałem nigdy w żadne Star Ocean, ale ostatnio się dowiedziałem, że ta seria jest w ogóle, ma jakieś po prostu dziesiątki. Ona chyba ponad 20 lat, ta seria, nie? No właśnie. Nie słyszałem i nigdy. Albo Valkyrie. I teraz przy okazji. Ta, Valkyrie też wyszło ostatnio. Tak, 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 to prawda, to prawda. Tak, także można wchodzić spokojnie, śmiało próbować, od której się chce części. Tak, ja z takich, w sumie dla mnie taki najbardziej chyba flagowy JRPG, o jakim mogę pomyśleć, to jest chyba właśnie Tales of Arise. Jest dla mnie tak po prostu japoński we wszystkim, co robi. Jest taki typowym JRPG-iem. Polecamy też swoją drogą grę Scarlet Nexus. Tak, oj tak, tak. Polecamy grę Cold Vein. O, no to tacy fani Dark Soulsa, myślę, że w Cold Veina mogą pograć. To jest taka troszeczkę bardziej... Taki Souls-like. Souls-like, no, japońsko mocny. Tak. Scarlet Nexus jest bardzo przyjemna gra, z bardzo... jedną z bardziej satysfakcjonujących mechanik kombatu, w jakiej kiedykolwiek grałem. Zgadzam się, super, tak? Bardzo gorąco polecam. Coś bardzo soczysta. Tak, bardzo soczysta. Ja chciałem zaznaczyć na pewno to, że ja, tak samo jak i pan Jay, głównie ogrywamy gry na pecety, dlatego jeżeli ktoś nie usłyszał, nie wiem, swojej ulubionej serii ze Switcha, no to ja na przykład nie posiadam w ogóle Switcha, bo nie jestem po prostu fanem takiej konsolki, a poza tym nie po to tyle wydałem za peceta, żeby jeszcze kupować dodatkowe tysiące, wydawać na konsolę, dlatego bardzo możliwe jest, nawet na pewno minęliśmy jakieś kolosy na jakieś Switche, czy jakieś inne konsole, tak, ale tak. Mówię, to wynika z tego, że my po prostu preferujemy grę na komputerach osobistych. Ja mogę polecić tylko z własnego doświadczenia na Switche Bayonetę. Tak, no tak, tak. No, także... Słyszałeś, że ona... No. Skończyłeś już Bayonetę trzecią? Wiesz co, kończę. A ile masz godzin w sumie? Jest to 17 i najgorsze jest to, że ja wyczuwam, że ja się zbliżam do końca. No tak, no tak. No ja właśnie słyszałem gościa, jak opowiadał, że 100% gry zrobił w 13 godzin, znaczy, nie? Kurna, to ja tak chyba mam szczęście. Znaczy ty grasz tak gry, nie? Że ty tak. Bardzo dokładnie grasz sobie. Tak, tak, no. No ale cóż, tak bywa, przynajmniej się fajnie pyka. Zgadzam się. Dobra, słuchajcie, wszystkim dziękujemy. Kończymy to dżentelmeńskie spotkanie na chilku. Tak. Będziemy w usłyszeniu niebawem i przed świętami myślę, że daliśmy wam fajne propozycje. Tak, myślę, że naprawdę możecie spokojnie dać szansę, nie zrażać się tymi japońskimi produkcjami, tymi anime, dziewczynkami i tak dalej, bo naprawdę może się okazać, że gierka ma bardzo dużo do zaoferowania, tylko trzeba dać jej szansę. Zgadzam się. Więc zapraszamy wszystkich do spróbowania japońskich gierek. I tyle. Będziemy się żegnać na dzisiaj. Do usłyszenia, do następnego spotkania. Trzymajcie się.